Dzień dobry Państwu, Stanisław Gosekowski, serdecznie pozdrawiam 14 kwietnia 2021 roku. Proszę Państwa, dzisiaj tylko takie krótkie video o tym, jak Polacy zdają się nabierać na tanie chwyty. Proszę Państwa, jak chodzi o zwolnienie Sławomira N. czy Sławomira Nowaka z tego, tam z aresztu, to podejrzewam, że to było ustalone dużo wcześniej, to przez dużo większych asów politycznych czy tam służby w Polsce, niż tam powiedzmy Donald Tusk. Donald Tusk to został tylko poinformowany, że został poinformowany, że tego i tego dnia zostanie zwolniony Sławomir N., czyli Sławomir Nowak, jak go nazywają, jak się nazywam. I tam miał po prostu tylko Donald Tusk zakomunikować, powiedzmy tam w wywiadzie, powiedzmy w piątek, że to jest po prostu więzień polityczny, sprawa polityczna, człowiek jest niewinny, siedzi ze względów politycznych. Proszę Państwa, to miało tylko takie znaczenie, ale to najbardziej jest istotne znaczenie tego wszystkiego jest w tym, że w poniedziałek, jak został zwolniony z aresztu ten Nowak, to Tusk przyjął cały ten kredyt właśnie, że to on był tą osobą sprawczą, że jego wywiad spowodował to, że go zwolnili. Proszę Państwa, to jest totalna bzdura, został zwolniony wcześniej, a Tusk został poinformowany i powiedziano mu, że musi wygłosić takie przemówienie, żeby to wyglądało, że on posiada taką niesamowitą moc sprawczą, że dzięki jego słowom ludzie są zwalniani z więzień, że tak powiem, są przestępstwa, są umorzane i inne historie. To bardziej chodzi o sprawę taką zastraszenia, pokazania, że nadal rządzimy, nadal mamy ogromne wpływy. A Donald Tusk, jak coś powie, to jest to sprawcze. Tak jak powie, tak się stanie. Uważam, że to zrobili zupełnie inni ludzie, na zupełnie innym poziomie, wyższym niż Donalda Tuska, a on został tylko poinformowany, tak jak większość słupów, poinformowany o to, żeby przekazał tylko te informacje, żeby zrobić siebie w osobę taką sprawczą, osobę, która posiada niesamowitą władzę. Tak, to po prostu władza jest to izoloryczna, jak chodzi o Tuska w Polsce. Uważam, że są ludzie ważniejsi od niego, którzy na niego wpływają. Także muszą Państwo zrozumieć, że tak sprawa ta wygląda, a wszelkie takie nabieranie się, to po prostu to jest po prostu dla tłumu, dla propagandy, dla tłumu, żeby siać po prostu jakiś postrach. Także tak to wygląda, tak z mojego punktu widzenia. Tyle. Serdecznie pozdrawiam na stanowisku.